Witam, Piotr Kiewra. Witam w lipcu. W czasie burzy, w czasie ulewnego deszczu. To jest właśnie prawda o lecie, prawda o lipcu. Czy oprócz pięknego słońca, oprócz ciepła, oprócz bezpieczeństwa, oprócz zieleni, owoców, wrażenia bogactwa, jest też strach, jest też przemoc, jest też agresja, jest też druga strona medalu, czyli jest też burza, jest też strach, jest też hałas. Oprócz ciszy jest hałas, oprócz tego, co piękne, jest też piękne inaczej. Niektórzy nazywają to brzydkim, a burza ma też swój urok, jest też piękna. Właśnie przez to, że jest inna. I to jest właśnie lipiec, to jest ta druga strona medalu. To jest ta... To coś, co idzie z nieba, coś, co idzie z chmury, to coś, co też idzie od słońca. Chmura, żeby powstać, musiała dostać ciepła, musiała dostać promieni. Ją słońce musiało wznieść najpierw z ziemi, woda musiała odparować, pójść w górę. Słońce musiało je tam unieść, a później ulepić z nich chmurę, nadać jej odpowiedniego kształtu, odpowiedniej mocy, odpowiedniej wagi, a później popchnąć ją w dół, w stronę ziemi. Musiał ją naładować innym ładunkiem niż inne chmury, niż ziemia. I stąd burza. Może nie za bardzo taka intensywna, chociaż słychać, jak uderzają pioruny, jak uderzają, jak grzmi. Prawdę powiedziawszy, chcąc nagrać ten materiał o lipcu, o miesiącach roku, czekałem na burzę. Niektórzy uciekają, chronią się przed nią, a ja wręcz przeciwnie, wychodzę, by jej doświadczyć, by ją poczuć. No właśnie, taki jest lipiec. Jest kilka takich miesięcy, gdzie możemy doświadczyć burzy. Lipiec jest chyba szczególny. Jest ich tu najwięcej i najbardziej intensywnych. Nagrywam to z mojego ogrodu. Pokazując wyschnięty trawnik, który teraz chłonie to, co mu potrzebne. W czasie burz spada najwięcej deszczu, najwięcej wody może spłynąć na ziemię. Ziemia wtedy pije, jest spragniona. Słońce jej najwięcej wtedy zabiera, rośliny więcej pochłaniają. Jednocześnie też chmury najwięcej je wtedy oddają. Czyli jest taka intensywność życia. Jest szybkie odparowywanie, ale też szybkie spadanie, szybkie krążenie. Intensywne życie.
Takie jest w lipcu. Później i w czerwcu. Później ta intensywność się zmniejsza. No dobrze. Burza to też przyjemność. Czy po burzy to też przyjemność. Po pobrudzenia na boso. Po kałużach. Po płynących, wśród płynących potoków. Burza to też inspiracja. To też walka przeciwności, przeciwstawnych sił, miłości i strachu. Dnia i nocy. Światła i ciemności. To dualizm. To poczucie bezpieczeństwa i niebezpieczeństwo. To wiele innych. To no to czasami z powodu burzy brak też słów. Tak to wygląda właśnie w lipcu. Ta intensywność życia powoduje, że na chwilę cichniemy w oczekiwaniu na coś, co się za chwilę może zdarzyć. Na błyskawice, na grzmot, w oczekiwaniu na coś pięknego, ale też w poczuciu strachu, w poczuciu lęku. Burze zawsze, grzmoty, pioruny, wyładowania, zawsze pewien lęk stwarzały, pewne poczucie lęku wywoływały w nas. No nie tylko w nas, również wśród zwierząt, może i wśród roślin, bo też dostawały uszczerbku. Nie ma dzisiaj silnego wiatru, ale najczęściej te wszystkie żywioły w czasie burzy jednoczą się. Wiatr, deszcz, błysk, wyładowanie. Miłość i strach jednocześnie. Nie pokażę wyładowań, bo chciałbym na nie polować. Być może zakłóca to mój komentarz do filmu. Taki jest właśnie lipiec. Z intensywnym życiem. Z miłością i strachem. Z intensywnym wzrostem, ale też i upadkiem. Z intensywnym budowaniem, ale i niszczeniem. Z czymś, co jednocześnie nas pociąga, ale jednocześnie odpycha. Taki jest lipiec. Pociąga nas ciepło, ale odpycha upał, gorączka, nadmiar ciepła. Pociąga nas piękno burzy, ale jednocześnie nam wywołuje lęk. Marzymy o deszczu, gdy sucho, ale jednocześnie odstrasza, ulewa, odstrasza powódź, odstrasza żywioł, który może z tej wody powstać. I taki jest lipiec. Takie są burzowe chmury. Chmury, które zasłaniają błękit nieba, zasłaniają słońce, zasłaniają naszą duszę, zasłaniają naszą świadomość intensywnymi myślami, intensywnym lękiem. No, lęk to myśl. Lęk to coś, czego nie ma. No dobrze. O, lekko niebo przejaśniało.
Nie wiem, czy to na filmie będzie widoczne. Dobrze. To tyle z czasów burzy. Z lipca. Ze środka lata. Mówił Piotr Kiewra. Hej!